Numer 3. Brak wpływu na wynik. Właściciele KSW nieraz forsowali narrację, że nie wpływają na wyniki walk oraz że sędziowie są niemalże nieomylni, ponieważ są osobami wyszkolonymi oraz oglądają walkę z najbliższej odległości. Taka sytuacja miała miejsce chociażby podczas niedawnego starcia Wikłacza z Przybyszem, kiedy sędzia klatkowy Mark Goddard uznał kopnięcie Jakuba za nieintencjonalne i nie zdyskwalifikował go. Mimo że wiele osób uważało to za błąd, chociażby menedżer Przybysza, który chciał wnieść protest, to Martin Lewandowski zdecydowanie wstawił się za sędzią. Uważam to za frajerski numer, bardzo frajerski numer, że w ogóle jeszcze podbijają jakimiś protestami. Co oni chcą protestować? Że ich zawodnik przegrywał? Międzynarodowy sędzia przez ulubioną federację Artura Ostaszewskiego, UFC. Człowiek hołubiony na całym świecie podejmuje taką decyzję. Jak on chce teraz? On chce uczyć Marka Goddarda sędziowania? Podobna sytuacja miała miejsce kilka lat temu w przypadku sędziów punktowych oraz w przypadku drugiego z szefów organizacji, Macieja Kawulskiego. W 2018 roku na gali KSW 45 Leszek Krakowski zwyciężył niejednogłośną, kontrowersyjną decyzją z Alfim Davisem. Anglik nie zgadzał się z werdyktem i na instagramowym profilu jego klubu pojawiło się zdjęcie pucharu KSW w sedesie wraz z sugestią sztabu, że zostali oszukani przez skorumpowanych sędziów, a także zapewnienie, że już nigdy nie będą współpracowali z polską organizacją. Maciej Kawulski nie pozostał dłużny i na swoich mediach społecznościowych udostępnił zdjęcie wypłaty Davisa położonej na sedesie wraz z dopiskiem do zobaczenia w sądzie. Mimo że zawodnik rzekomo przeprosił Kawulskiego i poinformował, że zdjęcie wykonał nie on, tylko jego sztab, to nie trafiało to do szefa KSW, który powiedział, że zawodnik musi brać odpowiedzialność również za swój sztab. Ponadto podkreślił, że KSW nigdy nie wpływa na wynik walki oraz że zatrudniają sędziów po to, żeby to oni podejmowali decyzje. Każdy, kto jest w tej branży na tyle długo, żeby bić się w KSW, rozumie, że my nie mamy nic wspólnego z sędziami. Sędziowie są niezależnymi, wolnymi ptakami, których zatrudniamy i pracują dla wielu organizacji. Możemy się nie zgadzać i często nie zgadzamy się z wynikami, ale nigdy na nie nie wpływamy, ponieważ po to zatrudniamy sędziów, żeby oni podejmowali decyzje. Brak wpływu na wynik nie do końca miał miejsce po gali KSW 75, na której Omielańczuk zwyciężył kontrowersyjną decyzją sędziowską z Michałem Martinkiem. Maciej Kawulski, mimo iż jak sam stwierdził, rzadko wypowiada się w takich tematach, to zdecydowanie nie zgadzał się z decyzją sędziów i zwolnił dwóch z nich, którzy punktowali na korzyść Daniela. Myśmy źle wybrali sędziów, jeżeli w taki sposób widziało dwóch naszych sędziów tą walkę, no to powinni się zająć doradztwem dietetycznym już od teraz, ponieważ na KSW miejsca dla nich nie ma. Ponadto zapewnił, że będzie namawiał sztab Martinka, by złożyli protest oraz, że będzie interweniował, by został on rozpatrzony przez międzynarodowych sędziów, co stoi w sprzeczności do wcześniejszych słów o braku wpływania na wyniki. Takie werdykty nie powinny przechodzić. Po raz pierwszy w życiu będę namawiał sztab, żeby napisał protest. Na pewno będę interweniował, aby został rozpatrzony przez wszystkich możliwych międzynarodowych sędziów. W ten sposób tej sprawy nie zostawimy. Tyle mogę powiedzieć. Przy tym punkcie warto również wspomnieć o jednej rzeczy związanej zarówno z tą sytuacją, jak i z ostrą wypowiedzią Lewandowskiego po walce Wikłacz kontra Przybysz. Kawulski kilka tygodni temu na kanale sportowym, reagując na słowa Martina, dał do zrozumienia, że jego wypowiedź była nie na miejscu. My wszyscy, ludzie stojący na czele tej dyscypliny, w sposób gabinetowy i otwarty, reprezentując tą dyscyplinę twarzą, powinniśmy się zastanowić, co mówimy w miejscach publicznych, takich jak ring czy wywiady po i uważać na język. Nie powinniśmy reprezentować mowy nienawiści, tylko pokazywać swoją klasę i to, że nie musimy uciekać się do takich argumentów, a nie innych. O ile Kawulski w wywiadzie po KSW 75 faktycznie ważył słowa w kwestii sędziów, to na swoim Instagramie następnego dnia pojechał nieco ostrzej. Kiedy wczoraj, nie potrafiąc opanować frustracji, podszedłem do jednego z sędziów tej walki i spytałem, jak się to stało, dostałem odpowiedź, że oceniał siłę ciosów, a nie ich ilość. Ciekawe, jakich pomiarów siły dokonywała rozbita twarz Daniela i jego okopany brzuch. Pewnie trzeba by te badania porównać, wykorzystując najlepszych specjalistów z Instytutu Jądrowego lub NASA. A może oba asy, które z jakiegoś względu, pomimo słabszej dyspozycji intelektualnej, zostały dopuszczone do kart sędziowskich, powinny samodzielnie wyjaśnić społeczeństwu, jaki chochlik panoszył się wczoraj po tej części ich głowy, która zajmuje się dodawaniem. Bo ja już mam dosyć. Kolegów sędziów żegnam. Być może wasze analizy porównawcze zaciekawią inne organizacje.
Numer 2. Desperacja. Kiedy na początku 2020 roku pandemia rozprzestrzeniła się na dobre, niemal wszystkie imprezy masowe na świecie zaczęły być odwoływane. Jako że wielkimi krokami zbliżała się gala KSW-53, fani byli zaciekawieni, czy to samo stanie się z tym eventem. Martin Lewandowski dwa tygodnie przed galą zapewnił, że na ten moment KSW kontynuuje kampanię promocyjną i realizują swój plan, jednocześnie informując, że szykują wariant kryzysowy, w którym tuż przed galą dostaną nakaz odwołania imprezy i zorganizują wydarzenie w studio bez publiczności. Ponadto przyznał, że będą w stanie zaryzykować organizację gali kosztem niezarobienia na niej, ponieważ najważniejsze jest to, by się odbyła. To w ogóle nawet tutaj nikt o jakimś zysku w ogóle w tym momencie nie myśli, tylko myśli jak ukrani, żeby gala się odbyła w ogóle. Kilka dni później Maciej Kawulski poinformował, że ostatecznie gala całkowicie zostaje odwołana. Najbliższa gala KSW 53 w Łodzi zostaje całkowicie odwołana. Będą zwroty za bilety. Nie jesteśmy w stanie zrobić walk na Atlas Arenie przy pustych trybunach. W MMA nie wchodzi w grę rozwiązanie rodem z piłki nożnej. To trudne. Warto wspomnieć, że po odwołaniu eventu Martin Lewandowski zdradził, że w celu uratowania gali zaproponował uczestnikom tego wydarzenia zmniejszenie gaży, jednak część zawodników nie zgodziła się na to. Tydzień po planowanym terminie niedoszłej gali KSW 53 organizacja Fame MMA zrealizowała swój event bez publiczności, mimo licznej policji pod halą oraz rzekomych prób zablokowania eventu przez Urząd Miasta czy służby sanitarno-epidemiologiczne. Kilka dni później Martin Lewandowski w słynnym już wywiadzie dla MMA Rocks nazwał zachowanie Fame'u desperacją i frajerstwem. Federacja, o której wspomniałeś, to dla mnie tylko wykazała się pewnym szczytem nieodpowiedzialności. To jest też pewien objaw depresji. Nie depresji, tylko desperacji. Jeżeli ktoś, wiesz, na siłę już nagina wszystkie możliwe, wiesz, wyganiają ich z miejsca, oni po prostu biegają, no to jest desperacja i na pewno to jest szczyt nieodpowiedzialności, więc dla mnie to jest frajerstwo dekady, szczerze ci powiem. Wypowiedź Martina miała oddźwięk nie tylko zazdrości, ale także hipokryzji, ponieważ sami właściciele KSW starali się zrobić wszystko, by gala KSW 53 odbyła się. Krzysztof Rozpara, reagując na słowa Lewandowskiego, wytknął mu wspomnianą hipokryzję. Nie ukrywam, byłem mocno zaskoczony tym, co usłyszałem, zarówno treścią i formą. Dziwią mnie podwójne standardy. Zakrawa to o hipokryzję. Najpierw słyszymy, że właściciele KSW robili wszystko, by zorganizować galę. Pan Lewandowski sam żali się w mediach, że gala nie odbyła się przez zawodników, którzy nie chcieli zrezygnować z części swojego wynagrodzenia. Każdy prowadzi swój biznes wedle uznania. Numer 1. Boks, MMA, friki. Patrząc na rynek sportów walki w Polsce, konflikt pomiędzy boksem a MMA jest bardzo podobny do konfliktu pomiędzy MMA a frikami. Duża część środowiska pięściarskiego przez lata forsowała narrację, że to boks jest prawdziwym sportem, a nie MMA, gdzie zawalczyć może niemal każdy, bo brak umiejętności w pojedynku na zasadach MMA jest znacznie mniej widoczny niż w pojedynku bokserskim. Dowodem na to, że braki techniczne w walce MMA nie są tak bardzo widoczne jak w pięściarstwie, miały być pojawiające się w KSW freakfighty, które mocno spopularyzowały MMA oraz samo KSW jako markę. MMA między innymi dzięki freakfightom zaczęło zdecydowanie przodować nad boksem, jeśli chodzi o popularność, i właśnie ta popularność była i wciąż jest problemem dla środowiska pięściarskiego. Niemalże identyczną sytuację widzimy pomiędzy MMA a organizacjami freakowymi. Freaki cieszą się większą popularnością niż sportowe organizacje i środowisku MMA nie jest to na rękę. MMA głośno mówi o braku sportu we freakach, podobnie jak kiedyś boks mówił o MMA. Martin Lewandowski kilka tygodni temu udzielił wywiadu dla Fansportu, którym pokazał pewnego rodzaju hipokryzję, biorąc pod uwagę dwa wspomniane konflikty – boks kontra MMA i MMA kontra friki. Mówiąc o planach debiutu mieszanych sztuk walki na olimpiadzie, wspomniał, że jest mocne antylobby innych dyscyplin co do tego pomysłu. Gdy prowadzący wtrącił, że chodzi o boks, Lewandowski przyznał, że cała sytuacja to walka tych dyscyplin o tron, wpływy i pieniądze oraz zasugerował, że środowisko pięściarskie korzysta na przechodzeniu bokserów do KSW. Mam wrażenie, że ten boks przez chwilę nawet odżywa przez to, że ten szpilka jest, czy jest wymieniany, że to jest były bokser, czy wiesz, czy mamy główkę, czy mamy, wiesz, innych jakby gdzieś tam mieliśmy bokserów, czy ludzi, wiesz, z kickboxingu. Tylko to środowisko może fajnie skorzystać z tego. Ten tok rozumowania można przypasować do konfliktu MMA z freakami i powiedzieć, że KSW korzysta na występach swoich zawodników w organizacjach freakowych. Jak jednak wiadomo, szefowie KSW zdecydowanie nie są fanami takich wyskoków i kilka miesięcy temu
temu Martin Lewandowski powiedział, że zawodnicy muszą się zdecydować, po której stronie barykady chcą być. Ponadto po występach Janikowskiego i Szpilki w High League zapewnił, że będzie się starał, by mieć większą kontrolę nad ewentualnymi startami swoich zawodników, nie tylko we freakach, ale również w innych dyscyplinach. Przy tym punkcie nie sposób nie wspomnieć ogólnie o podejściu KSW do organizacji freakowych. Jak zostało wspomniane wcześniej, KSW tak naprawdę wystrzeliło dzięki freak fightom i przez pewien czas był to ich swego rodzaju znak rozpoznawczy. Aktualnie organizacje freakowe są krytykowane przez KSW, co zakrawa o hipokryzję, ponieważ sami robili coś podobnego. Na obronę hipokryzji KSW w tym temacie trzeba jednak jasno powiedzieć, że proporcja zarówno ilościowa, jak i jakościowa tego typu walk u nich i w organizacjach freakowych to niebo, a ziemia. Serdeczne podziękowania za obejrzenie dzisiejszego filmu oraz za zostawienie subskrypcji. Gorąco zachęcam do zapoznania się z poprzednimi materiałami, które aktualnie widać na ekranie.